Wszyscy są śpiący. I ja też sobie zażyczyłam kawy dużo w końcu. Popiło mi się tej kawy, wiesz. Jakiś tam dzwonił do niego Andrzej, jakieś coś, i on jest widocznie w ośrodku AA, że go leczą od alkoholu, ale że jest młody i jest po studiach i ten... No dobrze, a co Mareczek do tego ma? No Mareczek do tego mówił mu, że jesteś pizdą, mówi, że jesteś, że jesteś niepoważny i lekarz go tam wsadził do tego ośrodka, czy mu pomógł. Ale on mógłby pracować i żeby on się nie wyżalał, że mu jest źle, bo jego matka chora na raka, a ojciec konfliktowy, także on tam nie jest, a przecież matce bardzo... No, się do roboty i także tak, oczywiście, że nie powinien tam być, bo tak, to jest, tylko słabo. To jest dla ludzi może bezdomnych, tak, tacy, którzy nie mają gdzie się podziać, którzy naprawdę nie mają gdzie się podziać, to wtedy tak, no. I ten Mareczek doradza, ja mówię, słuchaj, ty tak doradzasz, że najlepiej to komuś obcemu doradzać i słuchać cudzego radia, bo tam już włączył radio Białystok. I tak udaje, że on jest, wiesz, z Białegostoku. Tak. On często, jak co robi, to tak oszukuje, wiesz, że on się podszywa. Że... Ja mówię, słuchaj, najlepiej doradzać obcej osobie i słuchać obcego, cudzego radia. No, a do Jezusa nawet mówili, lekarzu, ulecz samego siebie. A nie, że on przyszedł tutaj nauczać, pouczać, no a przecież jednak Jezus przyszedł, no, żeby coś dawać, żeby coś rozdawać, i Mareczek mu tłumaczy, słuchaj, słaby idzie do mocnego, a nigdy odwrotnie, a ty jako ten inteligentny facet i po studiach, to idziesz do, jako ten mocny do słabych i udajesz słabego i tracisz w ten sposób. Tak mu tłumaczy, wiesz. No to przecież Jezus akurat odwrotnie był mocny, miał wiedzę i przekazywał to słabszym jakby, bo nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Także Mareczek robi wszystko odwrotnie, po żydowsku, i to w sposób wypaczony, bo nawet sami Żydzi kiedyś wiedzieli, że niech nie wie lewica, co czyni prawica. No, jak tym jęzorem chlapie, to wiesz, on tak doradza każdemu, no to właśnie więc ci mówię, że on ma pełno kobiet, tam jeszcze taki Andrzej, to Andrzej. Jak kobiet, on tak jak podpada. On ma pełno różnych bab. I no im w jakim charakterze? Doradcy, doradcy. I tak wiesz, jak chłop na miedzy doradza, bo on często te błędy, jak mówi, to mu się ten język kręci, nie umie powiedzieć gramatycznie nic, tylko tak wiesz, logicznie, troszeczkę lepiej jak Ewka, no bo ta Ewka mówi, ona jest zdecydowana, ale ona tak wiesz, mówi jak chłopka. Natomiast on mówi jak chłop, no to więc... Ciut może lepiej niż ta Ewka, no bo przecież i był na dziennikarstwie pół roku na studiach i tu i tam, dzięki mnie kształcony z rosyjskiego, ze, nawet z chemii go uczyłam wszystkiego. No nieważne. No i tak sobie pstrykałam tym telefonem i on tam gadał prawie godzinę z tym, i on tak bardzo dużo ma takich telefonów i ludziom doradza. A co on z tego ma, skoro on taki interesowny? To jakiś zamysł tam. No właśnie, on chciałby mieć, proszę ciebie, on chciałby ale mieć. Ale z jakiego tytułu on sobie uzurpuje prawa do udzielania rad? On jest ani prawnikiem, ani ekonomistą. To skąd się w nim wzięła ta świadomość, że on w ogóle a widzisz, może służyć? Przecież a już tutaj źle myślisz. Źle myślisz, nie musi być prawnikiem. I teraz mówił, że jak 30. pójdziemy do sądu, to on też chce być. I teraz mówi tak, świadkowie, to może być cała sala świadków. To nie jest tak, że będą jednego przesłuchiwać. Oczywiście jednego jest obowiązek, proszę bardzo, ja będę oczywiście, ale świadków to może być cała sala. To więc pójdziemy i on mówi tak, Mareczek, to już jako świadek może mieć rzecznika, jako świadek może mieć kogoś, kto go reprezentuje. Nie musi świadek wszystkiego gadać, może co nieco, ale musi mieć kogoś, czy powinien, kto kogo reprezentuje. I Mareczek w ten sposób. W gruncie rzeczy to będzie, wiesz, na razie starcie
między tym, no, miastem a spółdzielnią. Tak, no ale im więcej tych świadków, tym lepiej. No. No. Na tym etapie to ja myślę, że to będzie krótko. No. Oni chcą tylko wiedzieć, kto jest spadkobiercą de facto. Właśnie. Nic nie będzie działo. Słuchaj, ja ci coś powiem. Ujęciu. Spółdzielnia sław nagmatwała. W jakim sensie? Spłacenie za wodę, czy cokolwiek, to pisze tak. Pan i spadkobiercy. No to po co to kłamać? A kto to są mianowicie ci spadkobiercy? No kim są? No nie ma. No to więc nakłamała spółdzielnia sław i widocznie dlatego trzeba rozwikłać ten problem. Nie, oni wiedzą, że tam nie ma tej. Ja mogę tylko powiedzieć, jeszcze uzgodnimy między sobą, czy to warto mówić, że tam jest jakaś kuzynka. Nie, nie warto. Moim zdaniem nie warto, bo będą jeszcze szukali, a jak znajdą, no to wtedy. No jak znajdą, to i tak. No, jest, to wtedy. To też nie będzie krótko. Mają obowiązek wtedy ci dać mieszkania, nie wiem. No to co? A tak czy siak muszą dać, bo no, problem jest, słyszałaś, o eksmisję i tutaj ta sprawa. My się tego mamy trzymać. A co? Nie ma. Jak do tej pory nie znaleźli, no po co? Nie ma. Moim zdaniem to może być ta cała rzecznik premiera Elżbieta Witek, to może być jego szefem piotenną. No, ale lepiej tego nie dochodzi. Kto? Taka czarna, no w telewizowni, Elżbieta Witek, ci mówiłam. Taka jest. Że ten jego ojciec miał brata. Tak. No i ten brat miał, nie wiem, dzieci, czy tylko córkę, ta przyjechała do Warszawy, skończyła studia, tak. On ekonomiczny, nie miała mieszkania, ponieważ były takie czasy, że nie można było. Ciotki zameldowały na Wilcze. Jak ciotu nie zmarły, ona sobie mieszkanie przejęła. Dwa pokoje. No i jak wiesz, nasz Maciej się do reszty spauperyzował miło pracy. Mam kasę potem do siostry. Ona w tym czasie wykładała właśnie na SGH. No to ona powiedziała, że ją to w ogóle nie interesuje, żeby sobie sam radzić. Wypięła się na niego. W jego kierunku. No więc po co? Krępie robi dobrze. Tak. No, nie wiesz. Tak, oczywiście. Po prostu nie wiesz. Czyli, że ona się wypięła na niego. Tak, bo w ogóle się zachowała bardzo nieładnie. A powinna, tym bardziej, że przecież na srebrnej tacy ten cymbał jej mieszkanie oddał. No. Wiesz, no się nie zabezpieczył jakoś. No cholera, że może wtedy to i nie można było faktycznie. No, tak. No wiesz, Witków to jest pełno w ogóle, o nazwisku Witek. No więc wiesz, po co nie ruszać tego gówna moim zdaniem, po co to ją? No. Jeszcze przyjdzie, ktoś się będzie rządził. Tak. A tak my nic nie wiemy, nigdy nie, ten nie rozmawiał. No, nie miał żony, nie miał dzieci, rodzice zmarli, był kabarerem, no. Tak, bo spółdzielnia sław nie umie powiedzieć. No, on taki był, właściwie to on był takie ono, bo on był ani to, ani tamto. No, ani gej, ani hetero. No, oczywiście. Ja nie wiem, jaki on był. To też nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie to on był jakimś kosmitą. Tak. No, który w ogóle żadnych preferencji wiesz. No dobra, jego sprawa, co mi do tego. To też nie ma żadnego. To więc tak, my możemy być tam wszyscy, skoro tak Mareczek mówi, że i świadek może mieć rzecznika, może ktoś go reprezentować, no to możemy być, zobaczymy co tam. No ci mówię, to oni się załby wezmą tak naprawdę. To tylko będzie chyba polegało głównie na obserwacji, no ale dobra, no zobaczymy co dalej. To się na jednym razie przecież nie skończy, wiadomo. No, to jest dopiero pierwsza runda. Właśnie. Na jakiejś obserwacji, właśnie. Czy ty robisz może herbatkę? No herbatka przecież tam jest. No to jest. Tam kawy są. A do tajnika mogłeś sobie wodę wlać i nacisnąć. Ja tam się nie dotykam. I nacisnąć bardzo ładnie działa. Ja tam się boję, że... No to trudno. Trzeba się przestać bać. Nie, tam takie bojowe warunki. Ja tam... Tam nic nie ma. Mareczek pożyczył czajnik i możesz jemu tylko podziękować, że Mareczek pożyczył czajnik. I to już jest dobry gest. To jest na plus dla Mareczka, że on pożyczył czajnik. No. Właśnie. No i dobra. Rok się kończy, kurczę. Wygrać ptotka do jasnej cholery. No.
się wreszcie wypiąć. No, na wszystko, już mam dosyć wszystkiego i wszystkich dookoła. No. A to o to chodzi, żeby z ludźmi współpracować i nie mieć wszystkich gdzieś, tylko... Kurczę, blady się narobi, wiesz, energię straci. Właśnie. Pretensje mają dookoła. No. Najchętniej, wiesz, jak hasę, to gdzie ja wyjechała. No, Mareczek też tam w telefonach mówił, że podróżować marzy. O podróżowaniu ciekawa, uwielbia jestem, to... gdzie on by pojechał, tak z ciekawości. Ma jakieś ulubione miejsce? No teraz to wiesz, jak nie ma kasy, nie ma pieniędzy... Wyobraźni można. Wyobraźni można jechać i dzięki kasie cudzej, prawda, można. Ja to się staram chociaż raz... Skorzystać. Pójść do biblioteki można. Narodowej, no nie zawsze mi się udaje, no ale powiedzmy. No. I sobie oglądam te serie dookoła świata. Ja już jedną. Mm-hmm. Bardzo dużo obejrzałam. No. Gdzie byłam, gdzie bym chciała być. W Europie to byłam we wszystkich demoludach możliwych. No, kiedy to było. Czyli widzisz, wszędzie Mareczek było. Powinien się interesować zawsze gośćmi, a on nie umie się zainteresować gośćmi. O tak, o to chodzi. Jak kasę, to bym kupiła chałupę na kanarach. No. Wzięła ferajne, bo to samemu to nudno. No to wiadomo, że to samo. Wiesz, Kazika, ciebie, Krzyśka, wiesz, Krysię, co by gotowała tylko Jasię, żeby się uwolniła od tego debila. Zresztą sama stwierdziła, że on powinien się leczyć. Ja mówię, no widzisz. Ale kto? Mój synalek. No. Mhm. Mówi, ma depresję. Ja mówię, no tak, tylko właśnie w wydaniu takim agresywnym. Ja mówię, Bibrał, zobaczy, co to dalej będzie. Zobacz, co sobie gada by podobała. No. Z pewnej chwili strzelić w mordę. Matka dobrze chciała, ale niestety. Taka bierna, taka uległa, wybacząca. Ja mówię, nie da się. Dom to jak okręt. Musi być kapitan, bo inaczej tak dyrektuje. Zobaczy. Jeszcze jest parę lat, szklanki tygodni nie poda. Wyślę do domu. O, tak to no, matka dobrze chciała, ale na tym się tylko skończyło. Nie ma. Trzeba wymagać. Tak. No. Także. No, ale... Śpiewałam, dobrze, śpiewałam. Ja nie będę nikogo zbawiać. No, tak. Kolędy, właśnie. O. O to chodzi. No zobaczymy. Tak. Także najlepiej gdzieś sobie pojechać. W Europie to bym sobie pojechała do Portugalii. Mhm. No to taki miły kraj. No, taki trochę smętny, a piękny. No, jakoś nie wiem, czy tam do Portugalii. No po prostu. Właśnie. Olka powiedziała, że ona to jakby miała pieniądze, to by na stałe wyjechała do Nowej Zelandii, zakochana w Nowej Zelandii. Że daleko, że już nie umia i tam jest tak dobry klimat, że tam dosłownie to potrafi, no, ta przyroda nawet trzy razy w ciągu roku, no, dosłownie tam wegetacja. Ale jak to niebezpiecznie teraz jest wszędzie. No, no bo jest właśnie, w Europie jest niebezpiecznie, w Europie się nie powinno jeździć. Do Meksyku bym pojechała, bardzo ciekawy kraj. Mm-hmm. Tak odwiedzę. No. Poznałam, słuchaj, taką szamankę, jak jechałam tą stronę do Warszawy, ona pochodzi. No to widać, że tam to jest takiej arystokracji aztecki, zresztą po niej widać. Mm-hmm. No, że ma takie imię Xesita i nazwisko to jest nie do wymówienia, bo się nie tak chcę tego powiedzieć, że mi się wymieniły e-mailami. Mm-hmm. Ona poza tym pochodzi z rodziny takich uzdrowicieli. No i no dosłownie diagnozuje i ciało eteryczne i wszystko. No, mm-hmm. No, powiedziała, że będzie robiła, że jest w stanie no, pracować na odległość 6 zabiegów energetycznych dla tam całej rodziny. Między innymi teraz poprosiłam Kasia, żeby wysłał jej e-maila z tym translatorem.
mówię po hiszpańsku. No i mówię, że taki kontakt ciekawy, że ona chce w ogóle stał tworzyć tam takie, no takim wiesz, no w takim przeznaczeniu, no też no, medycznym. I powiedziała, że nasze drogi jeszcze się zejdą. No, to przez jej przyjaciółkę Polkę, która tłumaczyła. Tak musiała gadać. No. Nie, nie musiała, ale wiesz, ja w to wierzę. I w ogóle nawet tamte wspominały, że miały jechać inaczej i jakoś tak się ułożyło, że coś tam. No, niesamowite te nasze spotkanie. Wierzyć wierzę, trzeba. Zobaczymy. Właśnie. Wierzyć trzeba. Kółko się kręci. Tak się traci. Tak się starzeje. Każdy ma czegoś dosyć. Aj, no dobra. Chociaż poczytać można. Niebezpiecznie jest w Europie, to może dlatego trzeba z niej uciekać, ale... Powinno, wiesz, jak byłoby pieniądze, to dosłownie spać. No, Kazik ma taki ma łeb, Kazio, że to jest biznes, to tyle jest różnych pomysłów, a mieć pieniądze, w ogóle nie ma problemu na niczego. To tak głupia, zakichana kasa. Ale widzisz, ale on nigdzie nie pojechał, pomimo tych swoich... zdolności. To tak jak ten Mareczek do tego Andrzejka mówił, że języki znasz w ogóle, że jakiś tam po studiach i on się leczy. Nie wiesz, mogłeś inaczej, no mając taki potencjał. Tak. I on się leczy, proszę ciebie, u alkoholików. No, to słaby charakter. To nie ten droga, wiesz, głowę w piasek. Tak to najłatwiej. Właśnie. A to życie i tak da w dupę. Jeszcze gorzej, jak się odsłoni, nie wolno, prawda? No zwłaszcza do pali. Nie tak. Tutaj, że ludzie sobie jakby źle życzą też. No. Jedności siła, jedna osoba. Tak. To ma wiesz, chłopo, do tego, co ma nie swoje stado. Tak. Czyli mamy, proszę ciebie, o 10:30. 30 grudnia w sądzie P18, w sali P18. Tak. Trzeba wiesz, koniec na siadówki po nocy, trzeba nastawić budzik, odpowiednio przygotować, ubrać i w ogóle. Oczywiście. Ja później jeszcze sobie tam do ZUS-u pójdę. No, bo tam jeszcze mogę teraz. Kobietom to zaliczyli ten okres wychowywania dzieci. Przedtem to było 0,3%, tak. A teraz 1, no i tam trzeba wiesz, no to pewnie. No więc jak będę przecież, no to przy okazji mów sobie to odwajkuję. Właśnie. Skutecznie. Niech ten rok się skończy, to jest 8 rok numerologii. To jest chyba zamknięcie cyklu. Od przyszłego roku się wiele zmieni. Sala P18 o godzinie 10:30. O 10:30. No. Tak. I teraz tak. Drugi wydział cywilny. Drugi wydział cywilny. Tak. I o to chodzi. Weź ten koluszek załóż, bo tak ładnie w nim wygląda. 505. 505 z cywilką. Gdzie to ma iść? Elbercedes. Kiwanie na sieci. Ach, oczekuję.